Witam. Dzisiejszy materiał dedykuję osobom, które korzystają z usług firm remontowych pod kątem takim, żeby Was troszkę przestrzec, zwrócić Wam uwagę na pewne rzeczy, ponieważ no, są różne głosy. Dzwonią do mnie czasami ludzie z różnymi sytuacjami, problemami, jak to ich oszukano, jak to firma ich oszukała. Więc to, co mogę Wam podpowiedzieć, jeżeli chodzi o wynajmowanie firmy, to przede wszystkim pierwsze co, to trzeba zweryfikować firmę pod kątem tego, jak robi, komu robiła, zobaczyć ostatnie zlecenie albo pojechać na bieżącą budowę, zobaczyć, jak oni na tym remoncie robią, czy jest porządek, jacy są pracownicy, czy to jest szef, a może szef to tylko jeździ, a na budowie to kto jest właśnie na budowie, kto robi, bo to jest ważniejsze, kto by tą robotę Wam robił później. To jest jedna rzecz. Druga kwestia, płacenia za materiały. Owszem, możecie się umówić za to, że płacicie za materiał i to jest całkiem w porządku układ, bo firma sobie po prostu zarobi na VAT-cie, a Wy z tym VAT-em nic nie zrobicie, jeżeli robicie to prywatna osoba. I to jest ok. Ja z tym problemu nie mam. Uważam, że Wy też nie powinniście mieć, bo Wam ten VAT jest niepotrzebny. Więc firma może zamówić materiał w hurtowni. Jeśli bierze go więcej, to ma swoje rabaty, których Ty też nie dostaniesz w tej hurtowni. Więc to też jest w porządku. Ale nie w porządku jest to, jeżeli płacisz dwa razy więcej niż powinieneś, bo połowa materiału została gdzieś indziej. Tak, moi drodzy, nie powinno być. I przed takimi rzeczami Was przestrzegam, bo to jest słabe. Okradać inwestora na, nie wiem, 4-5 worków, czegoś tam. Wyceń tak usługę, żebyś nie musiał okradać. A nieraz to widzę, że jedzie po prostu zamówiony towar, część materiału poszła na budowę, a część poszła gdzie indziej. Więc tu, inwestorzy, przestrzegam Was, żebyście mieli świadomość tego, że takie rzeczy się dzieją, że materiał do Was nie dojeżdża. Pomijam fakt, zwracajcie też uwagę, zapytajcie się mniej więcej, albo się rozliczacie w usłudze, ale jeżeli płacicie oddzielnie za materiał, to zwróćcie uwagę, za co płacicie i ile. Bo tutaj też są sytuacje, że materiał powinien kosztować nawet w markecie, a cena nagle niby w taniej hurtowni jest dużo droższa. No chyba, że jest to jakościowy materiał, ale znam te historie, jak to się ustala cenę dla inwestora z sufitu, niby miało być taniej. To też Was przestrzegam, żebyście głupio nie płacili za wszystkie faktury, które Wam się podstawi. Kolejny temat, narzędzia. Moim zdaniem fachowiec, który wchodzi na robotę, ma mieć swoje narzędzia. Ma mieć swoje tarcze, swoje worki na śmieci. On wycenia robotę. Jeżeli on jedzie do hurtowni i on się wyposaża za pieniądze inwestora, to tak nie powinno być. Inwestor płaci za usługę, a nie za narzędzia. Jeżeli Ci brakuje narzędzi, to jest sobie dokup, a nie kosztem inwestora sobie jedziesz, kupujesz tarcze, nie tarcze, wierno. No ktoś może powiedzieć, ale to się zużywa na remoncie. Dobrze, ale to się nie zużywa na jednym remoncie. To się zużywa na kilku remontach, więc Ty robisz usługę. To jest kolejna rzecz dla inwestorów, ja to dla inwestorów gdzie nakręcam, żeby zwracali uwagę, za co płacą na fakturach. Chyba, że się tak umówiliście, że z góry było ustalone, że cena za usługę jest niższa, ale płacicie za te właśnie zużywające się narzędzia typu tarcze, wiertła i tak dalej, albo specyficzna robota, jakiś twardy gres i tego pójdzie więcej. Ok? Nie ma sprawy. Kolejny temat. Płacenie za robotę. No to jest chyba temat najtrudniejszy, no bo jak to zrobić, nie? Ale ja Wam powiem, jak to zrobić. Nigdy nie płaccie zaliczek z góry. Piszcie umowę i w tej umowie niech będzie rozpisane w etapach. Jest to najlepsze rozwiązanie dla dwóch stron. Po pierwsze, umowa chroni jedną i drugą stronę. Uwierzcie mi, my fachowcy też się boimy o swoje pieniądze. My nie wiemy, jakie Wy macie intencje, drodzy inwestorzy. Czy Wy nam zapłacicie, czy nie macie ukrytych złych intencji. Więc dla nas umowa też jest ważna, żebyśmy my w razie czego mogli odzyskać swoje pieniądze za pracę, którą zrobimy. A uwierzcie mi, że praca na budowie to jest ciężka robota.
i narobić się, a potem za to nie dostać pieniędzy, bo trafić na właśnie nieuczciwego inwestora, to nie jest fajne. Więc umowa. I w tej umowie właśnie kwestia kasy. Kasa idzie za pracą. Jest praca, etap, nie wiem, rozpisujecie sobie na 5 etapów nawet. Zrobione to, idzie kasa. Zrobione to, idzie kasa. Najlepiej, żeby zawsze troszkę było zostawione. No bo jak ci zapłacisz wszystko za daną robotę do danego etapu, no to ci nagle się ekipa może zwinąć. Ale tu jest kolejny zapis w umowie, który jest też bardzo ważny. Terminy. Terminy obowiązują dwie strony. Bo ty z jednej strony, jako inwestor, zobowiązujesz się do tego, że zachowasz pewne terminy, zadbasz o materiały, żeby były na budowie, dowiezione w odpowiednim czasie, no a ekipa wywiąże się z terminów, które ci obiecuje, że zrealizuje remont. Czyli na przykład, jeżeli się umawiacie na 2 miesiące, to 2 miesiące, a nie 4 albo 6, bo ekipa robi po prostu kilka budów naraz, czy kilka remontów naraz. Więc ważne są umowy. No i tu już się pojawia kwestia kar umownych za niewywiązanie się z terminu, ale po stronie inwestorów uważam, że takie zapisy powinny być stosowane, żeby był swego rodzaju bat nad firmą, która wykonuje usługi. Jestem po drugiej stronie, ale uważam, że to normalizuje rynek, bo jeżeli będzie to znormalizowane, to nie będzie tych patologii tyle, bo za dużo jest tych patologii, gdzie po prostu ludzie zostają, chodzi mi o tych normalnych ludzi, zostają na lodzie, bo ja to dzisiaj nagrywam dla normalnych ludzi, którzy chcą mieć zrobiony remont i trafiają na cwaniaka, który widzi, że może wykorzystać sytuację. Dlatego, podsumowując, patrz na ręce, po pierwsze sprawdź, z kim będziesz współpracował, patrz za co płacisz, podpisz umowę, w której niech będą określone transze, kasa za pracę i terminy. I będzie ok, bo to jest pewnego rodzaju bat. Oczywiście też jest ważne, z jaką firmą podpisujesz pod kątem jej wiarygodności. Ale jeżeli ktoś prowadzi działalność legalnie, no to w tym układzie, no to raczej nie powinno być tak, że jest tutaj jakimś bankrutem. Ale no takie sytuacje też się zdarzają. Mam znajomego, co podpisał z firmą remontową. Okazali się po prostu lipni na maksa, a później się okazało, że są bankrutami. Więc niestety nie było z czego ściągać pieniędzy, nie? Tyle dzisiaj ode mnie. Życzę Wam samych udanych remontów.